Witam Państwa w gościnnych murach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie na drugiej z kolei części obchodów 70-lecia pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie. Przez 70 lat istnienia zarówno my, którzy tutaj jesteśmy zgromadzeni, jak i ci, którzy nie mogli przybyć, wszyscy wspólnie tworzyliśmy i dalej tworzymy historię naszego ogólniaka. Zapisana jest ona w szkolnych dziennikach, uczniowskich zeszytach, szkolnych kronikach, wpisanych przez uczniów pamiętnikach, zapisaną głęboko w pamięci, a nawet w sercu. Tę prawdę każdy z nas zapewne mógłby napisać i powiedzieć ją zupełnie w inny sposób. Inny dlatego, bo związany jest z różnymi emocjami i przeżyciami. Są wśród nas osoby, dla których ta szkoła była pierwszym miejscem pracy. Są też tacy, nawet i dzisiaj obecni, których żegnaliśmy odchodzących na emeryturę. Niejeden uczeń przeżył w naszej szkole zarówno swoją pierwszą miłość, jak i zawarł przyjaźń na całe swoje późniejsze dorosłe życie. Dzisiaj obchodzimy 70-lecie liceum. Wprawdzie jak przeczytałem historię tej szkoły, to ona była dość, powiedziałbym, bogata. Jednocześnie te formuły organizacyjne, które dotyczyły tej szkoły, były zmienne. Ja jeszcze pamiętam, że chyba również tą szkołę nazywano Zespołem Szkół Ogólnokształcących. Przynajmniej tą nazwę też zapamiętałem. Dzisiaj jest to pierwsze liceum ogólnokształcące w Zambrowie. I tak niezależnie od tego, że te formuły organizacyjne się zmieniały i te uwarunkowania zewnętrzne, to myślę, że ta szkoła dobrze wychowywała i uczyła polską młodzież. I za to chciałbym w tym dniu podziękować wszystkim osobom, które w tej szkole pracowały, które w niej się uczyły. Ze wzruszeniem tutaj jestem, bo obserwuję także podczas tych kontaktów bardzo intensywną pracę edukacyjną i wychowawczą, jaka tutaj w tej szkole się dokonuje. Za sprawą pana dyrektora, który tutaj już wiele lat kieruje tym zespołem, kieruje mądrze, kieruje odpowiedzialnie, z dużymi sukcesami, za sprawą nauczycieli, wychowawców, wszystkich pracowników, ale przy wielkim wsparciu także organu prowadzącego, samorządu powiatowego, panów starostów, kolejnych zarządów powiatów. Wiem, że oświata w Zambrowie dla powiatu zambrowskiego, dla samorządu jest oczkiem w głowie i są tego efekty. Przy okazji warto to podkreślić, bo nic nie działa w próżni, szkoła też. Także trzeba wspomnieć jeszcze rodziców, którzy wspierają tę szkołę bardzo, powiedziałbym, z dużym oddaniem, zaangażowaniem. No i samych uczniów, którzy tworzą poziom szkoły, bo zawsze oni też mają na to wpływ. Ale to, że ten zespół szkół ogólnokształcących, liceum ogólnokształcące, uzyskuje tak dobre wyniki w porównaniu z innymi w skali całego regionu, to jest właśnie wynik pracy wielu ludzi i wsparcia samorządu, któremu chcę jeszcze raz z tego miejsca podziękować. W tej szkole, poza procesem dydaktyczno-wychowawczym, postawionym bardzo wysoko, mają miejsce także ważne wydarzenia społeczne. Ta sala, której historię budowy dobrze znam, ale nie chcę tego wątku rozwijać, były już okazje po temu. Ta sala widziała wielu ważnych ludzi, gościła wiele osób zapraszanych. Oczywiście, mimo że działa, funkcjonuje od niedawna, także przeszło przez nią już wielu młodych ludzi, kilka już roczników. Ale tu, a wcześniej w innych miejscach, odbywały się także uroczystości, które pan dyrektor wraz z kadrą pedagogiczną organizował, szkolne i międzyszkolne, w których czasem mi się zdarzało bywać, które
nawiązywały do ważnych wydarzeń naszej historii. Były to uroczystości rocznicowo-patriotyczne, do dzieł naszych przodków, z których wyrastamy i którym jesteśmy wdzięczni. Za to wszystko, panie dyrektorze, co pan robi, za to wszystko, co robi kadra pedagogiczna przez te wszystkie lata, które ogarniamy pamięcią i przez te wcześniejsze, których nie ogarniamy pamięcią, jeszcze raz z głębi serca dziękuję. 70 lat. Historia długa. Można już w tej historii znaleźć wiele wątków, napisać wiele prac naukowych i znaleźć wieloróżnorodność. I począwszy od struktur, jakie tutaj funkcjonowały. W pierwszych latach to było gimnazjum, następnie były różne typy liceów. W dniu dzisiejszym funkcjonujemy w Zespole Szkół Ogólnokształcących, gdzie funkcjonuje obok siebie liceum ogólnokształcące i gimnazjum. Zapowiedzi reformy mówią, że będziemy wracać do korzeni. Prawdopodobnie już nie będzie zespołu, tylko będzie liceum ogólnokształcące. Bogata różnorodność. Różnorodność też można znaleźć, tak jak w dniu dzisiejszym można to określić, w organie prowadzącym czy w organie nadzoru. Też przez lata tej historii możemy doszukać się i organy prywatne, które prowadziły poszczególne formy kształcenia, czy państwowe, czy samorządowe. W dniu dzisiejszym mamy taki system łamany, organ nadzoru rządowy, organ prowadzący samorządowy. I naprzeciwko tej różnorodności możemy zobaczyć pewną stałą, czyli poziom kształcenia i poziom wychowania. Wysoki. Możemy zobaczyć, przeczytać, wiedzieć, spotykać się z osobami, które kończyły liceum ogólnokształcące. Są to osoby znane z mediów, są osoby znane na lokalnym środowisku. Pan dyrektor, witając nawet niektórych gości, stwierdzał, że to są absolwenci. I to świadczy o tym wysokim poziomie. Wysoki poziom też może by świadczyć o wynikach, to co jest namacalne, takie możemy to przeczytać, w wynikach matur. Pamiętam, szanowni państwo, że do szkoły nie można było wejść, jak nie miało się przyczytej w trzech minimum tarczy na lewej stronie. Również trzeba było nosić czapkę. Tą czapkę zdejmowałem dopiero za Kościołem Świętej Trójcy, ponieważ tam nasi profesorzy szanowni już nie chodzili. Również w tym czasie obowiązywała formuła bardzo często używana zawieszenia ucznia w czynnościach. Mnie to się przytrafiło, ponieważ wybrałem się do kina Kosmos na godzinę 20 na film od lat 16. I żeby nie rzucać się w oczy, uciekłem do ubikacji. Jak światło zgasło po kronice, wpadłem na salę i na moje nieszczęście usiadłem przy pani profesor. Na drugi dzień zostałem zaproszony do gabinetu pana dyrektora Wasiluka, który mi wyjaśnił, poinformował: Dąbrowski, jesteś zawieszony do czasu przyjścia rodziców. Ale na szczęście te czasy już minęły. Szanowni państwo, mamy wspaniałą szkołę, bardzo dobrego pana dyrektora, który spełnia marzenia, życzenia i postulaty młodzieży. Mamy wspaniałą Radę Pedagogiczną, którą też serdecznie pozdrawiam. Jubileusz 70-lecia powstania naszej szkoły
to święto, jak zresztą było tutaj już podkreślane, wszystkich tych, którzy byli i są z tą naszą szkołą w rozmaity sposób związani. Zarówno pracowników i uczniów, jak i osób, które swoją działalnością zawodową i społeczną przyczyniały się do coraz lepszego, efektywniejszego i bezpiecznego funkcjonowania naszej szkoły. Chciałbym, aby obchodzony w dniu dzisiejszym jubileusz był świętem nie szkoły w znaczeniu miejsca, murów, w których się znajdujemy, ale przede wszystkim, aby było to święto ludzi. Tych, którzy przez 70 lat tę właśnie szkołę tworzyli, wpływali na jej atmosferę, poświęcali jej swój czas, interesowali się jej sprawami, wspierali ją, tych wszystkich jej pracowników, którzy oddali jej serce i dużą część swojego życia. Jest mi niezmiernie miło stać tu przed Państwem z takiej oto okazji, że dokonamy w tym momencie uhonorowania czterech przedstawicieli tej szkoły medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest to odznaczenie resortu oświaty dla takich osób, które w sposób szczególny zasłużyły się w dziedzinie edukacji, wychowania i opieki. Pani Elżbieta Chmielewska, nauczyciel języka polskiego. Pani Halina Kozłowska, nauczyciel matematyki. Pani Bożena Rykaczewska, nauczyciel języka polskiego. Pani Anna Średnicka, nauczyciel matematyki. Te nagrody, które za chwilę chciałbym wręczyć, nagrody dyrektora szkoły, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie, są nagrodami, które powędrują do pracowników różnych. Nie, będą to nauczyciele, ale nie tylko, ponieważ praca szkoły to nie tylko praca tych osób, które odpowiadają za proces edukacyjny, czyli naukę, wychowanie, ale także pozostałe osoby, które nie zawsze są zauważane, nie zawsze myśląc szkoła, czy mówiąc szkoła, myślimy o nich. Pani Aniela Bobryk, pani Bożena Biedrzycka, pani Joanna Gierałtowska, pani Wiesława Iwanicka, pani Dorota Korkosz, pani Danuta Krajewska, pani Justyna Krasowska, pani Joanna Mrozowska, pani Marzanna Słaby, pani Aneta Wnorowska i pan Andrzej Gniazdowski. Co było, to było, co może być jest, a będzie to, co będzie. Lecz zawsze to miło, że nie brak nam miejsc, do których wracamy pamięcią. Gonimy za szczęściem, sięgamy do gwiazd, na gwałt świat chcemy zmieniać. Lecz to najważniejsze, co żyje gdzieś w nas, najważniejsze.
mądrości, szanujmy wspomnienia, szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść, nauczmy się je cenić, szanujmy wspomnienia, bo warto śmieć, gdy zbliży się nasz Windesje. Wszystko już gotowe na jubileusz, tylko gdzie ten Maciek? Miał tu na mnie czekać. Gdzie byłeś? Zaraz się zacznie. Szukałem w piwnicy tego tajnego przejścia. I co? Znalazłeś? No nie, ale znalazłem coś innego. Zobacz. Weź to paskudztwo, zobacz jakie zakurzone. I co to właściwie jest? Jak to co? Kronika naszej szkoły. Chodź, zdążymy ją obejrzeć zanim to wszystko się zacznie. Zobacz, to są początki naszej szkoły. Powstała w 1945 roku jako prywatne gimnazjum ogólnokształcące. A w 1946 roku szkoła zmieniła nazwę na Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. W 1948 w związku z reformą szkolnictwa nazwa zostaje zmieniona na Liceum Ogólnokształcące. No tak, lata powojenne. Wszyscy wtedy odbudowywali ojczyznę po wojennych zniszczeniach. Budowali też nowy ustrój, socjalizm. Modna była wtedy piosenka, nie pamiętam, coś o budowaniu? Budujemy nowy dom. Budujemy szkołę tu, średnią szkołę z marzeń stu, naszym przyszłym lepszym dniom oświato. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel oświato. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie mak, naszym snom i twoim snom oświato. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są. Budujemy średnią szkołę, szkołę swą. Zobacz, a tu są zdjęcia z jakiejś lekcji. Tak, to polski. Ciekawe, jakie były wtedy lektury. Co my teraz mamy? Polski. Co? A co było zadane? Przeczytać chłopów. Chłopów to ja widzę na co dzień. Nie muszę ich czytać. Ale to powieść polskiego noblisty Rejmonta. Dzień dobry. Dzień dobry. Kowalska! Jestem. Omów mi proszę treść lektury, którą przeczytałaś na dzisiaj. Podpowiadaj mi, nie dosłyszałam pytania. Nie dosłyszałam pytania. Co wiesz o Borynie? Więc, co wiem o Borynie? Boryna. Boryna. Boryna w powieści. Boryna w swojej powieści. Źle. Przepraszam. Boryna w swoim wierszu. Same rewelacje. Masz jeszcze coś do powiedzenia? No więc, jak już nadmieniałam, Boryna w swojej sztuce teatralnej. Nie. Znaczy się przepraszam, ale ja nie mogę się skupić, gdyż na lekcji WF-u zostałam uderzona piłką lekarską. A ta piłka normalnie nie leczy, tylko kaleczy. No więc Boryna jest to postać z powieści... Chłopi. Chłopi ją często czytają? Co ty mówisz? A o czym to jest? Aha, o chłopach, co tam występuje Kargul i Pawlak, tak śmiesznie gadają. Nie! Aha, Boryna jest to postać z powieści Chłopi i ona zdradzała z Antkiem swojego męża. Nie. Nie swojego męża, a czyjego męża? To był chłop. A co, z babą miał zdradzać? Boryna, to był chłop. Ach, Boryna, ja nie dosłyszałam pytania. To rzeczywiście był chłop, ale on się tak śmiesznie nazywał i on się trudnił. Czym on się trudnił? Był kułakiem. I on bił kułakiem tych chłopów. O rany. Nie wytrzymam, siadaj! Dwuja. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. A jesteś, to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. A jeśli chcesz wiedzieć, same zmartwienia tylko przy siebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Kiedy ochotę miałam na kino, ty wymyśliłaś teścik,
by miło czas mi upłynął, a ty maturą dręczysz. Zawsze lubiłam uczyć się mało, choć ciebie to wkurzało. Żadne twe prośby i tłumaczenia nie wpłyną na mnie dziś. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. A jesteś, co jesteś, a jak to nie ma, to też niewielki kram. A jeśli chcesz wiedzieć, same zmartwienia tylko przez siebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Pójdę do kina z Wackiem lub Mickiem, z Jackiem zatańczę twista. Jurek ma także oczy niebrzydkie, skoczę więc im na przystań. Maciek zaprosił mnie do teatru, Wojtek na rurki z kremem. Więc tą nauką daj mi już spokój, zawrzyjmy cichy pokój. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. A jesteś, no jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. A jeśli chcesz wiedzieć, zmartwień bez liku, ciągle przy siebie mam. Jak sobie radę dasz mnie z dziesnicą, kiedy maturę zdam? Jak sobie radę dasz mnie z dziesnicą, kiedy maturę zdam? Napisz mi proszę 5 kolejnych liczb pierwszych. Czy naprawdę uważasz, że te wszystkie liczby są pierwsze? Nie. A które? Tylko te na początku. 1, 2. Ach tak? A co powiesz na te liczby? Może zgodzisz się łaskawie, mój drogi, że to są właśnie liczby pierwsze. Tylko częściowo, pani profesor. Otóż 2 można uznać za liczby pierwsze, ale 11 z pewnością jest ostatnia. Źle! Nie mam już na ciebie siły. Dobrze, może rozwiążesz jakieś proste zadanie z geometrii. Proszę. W trójkącie prostokątnym krótsza przyprostokątna wynosi 3 cm, a dłuższa 4. Znajdź x. X? O, tutaj. Dość tego! Siadaj! Dwuja. Przetańczyć z tobą chcę całą noc i nie opuszczę cię już na krok. Czekałam jak we śnie, abyś ty objął mnie, więc teraz już wszystko wiesz. Przetańczyć z tobą chcę całą noc. Niech na nas gapią się, no i co? Już każdy o tym wie, że ty też kochasz mnie, więc wszystkim na złość przetańczmy tę noc. Bo życie tak krótkie jest. Ja za tę noc chętnie oddam 5 najpiękniejszych lat. Nie liczy dni, kto szczęście swe śnił, stąd taki gest dzisiaj mam. Przetańczyć z tobą chcę całą noc, wirować jak twój cień cały rok. Niech inni idą spać, a my tak razem w takt. Wraz z nocą odchodźmy w świat. Ominęliśmy lata 80. i 90. A były to ciekawe czasy. No tak, rodziła się Solidarność, upadał komunizm, zmienił się ustrój Polski. Zmieniła się mapa Europy.
rozpadł się Związek Radziecki, a samodzielność uzyskały kraje postkomunistyczne. Ale to temat zbyt obszerny na jeden dzień wspomnień. Wrócimy do niego przy następnych jubileuszach. Spójrzmy, jak wygląda nasza szkoła dzisiaj. Telefony, telefony, gdzie dzwonić mam? I jaki numer mam wykręcić, do kogo z was? Telefony, telefony, tele, tele, telefony, 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 do kogo z was? Telefony w mojej głowie, bez przerwy. I nikt nie dzwoni, nikt nie dzwoni, to tylko ja, tylko ja. Telefony w mojej głowie, telefony w mojej głowie, telefony w mojej głowie, to tylko ja. Zeszanego dnia oglądasz się tak jak ja. Jak ja oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Ty jesteś pojąć, bo lubię wracać tam, gdzie byłam już, pod ten balkon pełen tchnących róż, na uliczki te znajome, tak do znajomych drzwi pukać, myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, do mej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasu, gdy kochałaś pierwszy raz. A teraz, w nawiązaniu do piosenki, którą usłyszeliśmy, mamy niespodziankę. Absolwenta naszej szkoły, który chętnie tutaj wraca i pragnie teraz coś zaprezentować. Waldemar Bączyk to absolwent naszego LO z klasy 4 E pana Edwarda Leszczyńskiego, rocznik 1985. Solista, tenor, wykładowca, nauczyciel i dyrygent. Obecnie uczy w najsłynniejszej szkole muzykalowej w Polsce, Państwowym Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Znany między innymi z tego, że przygotowywał Przemysława Radziszewskiego, finalistę programu Must Be The Music. Waldemar Bączyk zaśpiewa pieśń pod tytułem Zasmuconej. Muzyka Mieczysław Karłowicz, słowa Kazimierz Gliński. Co się u tobie, dziewczę, stało? Skąd te duże łzy? Może w chwilach uprzytomnień znikłych serca mary czujesz rozkosz dawnych wspomnień, dawnych marzeń czar. Może ciebie duże smucą, że umiemy już wróci wiosna, kwiaty wrócą. Oh,
serce.